Dobra, robimy sobie taki mały przegląd, jeżeli chodzi o TikToka i YouTube'a. Ktoś powie, dlaczego nie kontynuuje tamtego wywiadu Stanowskiego z profesor Środą? Bo ten temat jest już dla mnie zbyt męczący. Naprawdę, tyle razy tam się muszę powtarzać, że to jest najzwyczajniej w świecie nieporozumienie. Dlatego mam tego dosyć. Ale za to, to kogo nie mam dosyć, to Karola Kubernę. Bardzo sympatyczny gość. Ja lubię akurat jego podsumowania, bo jest mega ciekawy. I sobie po prostu tutaj kilka TikToków przerzucimy. Potem wejdziemy sobie tutaj, druga strona medalu. Tu Paweł też ma bardzo ciekawe, ale chciałem się skupić przede wszystkim na tym, o przypadku Gonciarza, ale wcześniej o tym dawaniu drugiej szansy. Ogólnie kilka tutaj takich rzeczy, tak? Do tego jeszcze parę rzeczy u Romana Warszawskiego. Widzę tutaj znajomą postać, więc to może być bardzo ciekawe. No i na koniec może co ciekawsze rzeczy od Karionera, bo w zasadzie nigdy jeszcze u mnie aż tak bardzo nie gościł. No cóż, ale zacznijmy sobie od Karola może, co? Co my tu mamy ciekawego? Zobaczmy se to. Uwaga, polski TikTok wszedł na wyższy level! Aż się boję, gdzie może jeszcze zawędrować. Wikusi lat 19, Tak. pochrzaniły się platformy. I cokolwiek w chwili obecnej nie powiedziałbym na ten Co temat, no się... to wiadomo, że ktoś się skicha, więc wyjdę z założenia. Co jest? A jako, że już Aha. praktycznie cały świat... Chodzi mi tutaj o... Oj. Uwaga, polski TikTok wszedł na Nie wyższy można level! spauzować. Aż się boję, gdzie może jeszcze zawędrować. A dziwne trochę. Wikusi lat Dobra, 19, przejdziemy. pochrzaniły się platformy. I cokolwiek w chwili obecnej nie powiedziałbym na ten temat, no to wiadomo, że ktoś się skicha, więc wyjdę z założenia. To nie jest A złotem. jako, że już praktycznie Okej. cały świat patrzy na polskiego TikToka i zastanawia się, what the fuck? To nic dziwnego, że wraca ten temat. Rząd znowu zapowiada, że zdelegalizuje pato streaming, tym razem powodem afera TikTokowej rodzinki. No i Może faktycznie pracują w Magika? chwili obecnej nad wprowadzeniem do kodeksu karnego przepisu dotyczącego przestępstwa pato streamingu. No i ja wiem, że zaraz ktoś się spłacze. A nie wolno ludziom zabierać wolności! O, pauz. Dobra, z pacją się udało. Znowu temat Magikala. Magikalko powrócił. Tym razem sobie ogarnął jakąś dupeczkę. I znowu się patologia odwala. Kto by pomyślał, że gościu, który zasłynął z patostreamów, będzie dalej odwalał patostreamy. Ua. Drogie ludziska, wam się już wolność totalnie pokrzeniła z anarchią. Pozdrawiam. Uwaga, No polski TikTok! niestety. To jest akurat prawda. Co tu jest jeszcze ciekawego? Szkoci zabłyszli kobiet... O, to może być To ciekawe. tak w ramach przypomnienia, jakby ktoś chciał Aha. jeszcze na nasze polskie prawo narzekać. Szkocja, 20-letni mężczyzna uniknie więzienia za gwałt na 13-latce. Sąd uznał, że jest za młody. I nie, to nie jest żart. Poważnie? Czekajcie, czy to będzie traktowane na zasadzie, bo jakby to powiedzieć, czy to będzie na zasadzie traktowane, że dziecko prawnie w Szkocji jest do 20, tam chyba drugiego roku życia, więc to tak jakby chędożyły się dzieci? Jeżeli to będzie takie tłumaczenie, to ja się chyba za łeb chwycę. Do owego czynu na 13-latce doszło w roku 2018, kiedy to sądzony, że tak to nazwę, miał lat 17. A teraz szkocki sąd orzekł, że no chłopak jest za młody, to jest jego pierwsze przestępstwo, więc do więzienia go nie wyślę. Nie zgadniecie, jaki wyrok otrzymał. Wpisanie do rejestru przestępców seksualnych na 3 lata i 270 godzin prac społecznych. To tak mi trochę przypomina kuriozalną sytuację, jak to lewica się spłakała w momencie zaostrzania prawa karnego w Polsce, O gdzie za Boże. gwałt teraz po nowelizacji będzie groziło 25 lat, a za... A to akurat jest spoko. Pozostaje tylko kwestia definicji gwałtu, bo wiem, że lewica tam się też mocno pruje o kwestię definicji gwałtu.
która moim osobistym zdaniem to po prostu pogorszy sprawę i albo tak naprawdę tych kontaktów międzypłciowych będzie coraz mniej, do tego doprowadzają, albo co jeszcze gorsze, jeszcze bardziej napompuje się ilość fałszywych oskarżeń. To już jest patologia. Tak naprawdę na te prawie 3000 spraw, 1600 to są fałszywe oskarżenia i mówimy tu o wykrytych. A co dopiero w przypadku, kiedy mamy jakieś niewykryte i po parunastu latach się to okaże, jak na przykład, nie wiem, było z Tomaszem Komendą. To się już nie wpisuje, że na tamten rok to było fałszywe oskarżenie. Nie, nie, nie. To w ogóle gdzieś tam znika pod kątem tego, że to było jakieś legitne. To dalej jest uznane, że tam na tamten rok to było legitne. Tak więc, no, jest patologia. Całowy czyn ze szczególnym okrucieństwem, nawet dożywocie, i to bezwzględne. A sami płaczą, że te kary powinny być o wiele wyższe, tylko że sami na to nie wpadli i nie zrobili. To ja się pytam, do czego to wszystko zmierza? To tak w ramach. No właśnie. To jest niestety to. A co tu mamy? Uwaga, mam nadzieję, że da wam to do myślenia. Wybuch gazu w Sędzińcu, gmina Wysoka. Teraz uważajcie, co by wam nic nie umknęło, bo wczoraj o godzinie 19:49 straż pożarna w Pile dostała zawiadomienie o wybuchu gazu. I nie zgadniecie, co się stało. Niecałe 13 godzin po eksplozji już mamy zbióreczki. Zakładane oczywiście nie przez kogo innego jak Akademię Dobrego Pomysłu. Jak sami tutaj widzicie, na szczytnym celu ta zbiórka została od razu zablokowana. A że ze mnie straszna menda, to postaw. Akademia Dobrych Pomysłów, to mi przypomina dosyć mocno tych. To mi przypomina troszeczkę Dios. Wiecie, zdjęcia z jakimś pokrzywdzonym pieskiem, odebranym często nielegalnie. No i potem pojawia się coś tam, że wiecie, zbióreczka na chore pieski i tak dalej, i tak dalej. Ja tam nie mam potwierdzonego infa, ale słyszałem, że oni tam dosyć srogo biorą pieniądze. Ale jak już mówiłem, to jest po prostu rzucona anegdotka od kogoś, kto tam z Diozem trzymał się dosyć blisko. A z kolei osobę, która wtedy pracowała, ale już niestety odeszła z Ekostraży, czyli można powiedzieć taką inną organizację dobroczynną, tak? Taki powiedzmy odpowiednik Dios, w cudzysłowie odpowiednik, żeby nie było, to Dios dosyć mocno się do nich przypieprza o to, że uwaga, oni im zabierają zwierzęta sprzed nosa, tak? Rozumiecie to? To nie chodzi o to, im nie chodzi wcale o to, żeby uratować te zwierzęta, że wiecie, sprzątnęli im sprzed nosa. No to błagam, o czym to świadczy? No to nie jest zbytnio fajna postawa. Ale dobra. I mam wrażenie, że ta Akademia Dobrych Pomysłów to jest taki, powiedzmy, odpowiednik Diozu. A w zasadzie odpowiednik Omzrik. Odnośnie Omzrika to będzie jeszcze jedna ciekawostka, chyba właśnie u Karionera. Postanowiłem się dowiedzieć, dlaczego szczytny cel tą zbiórkę zablokował. I o Jezu, Jezu, udało mi się z dyrekcją porozmawiać. No a szczytny cel odpowiedział w krótkich żołnierskich No. słowach, że zbiórka owszem jest zablokowana, może zostać odblokowana pod warunkiem, że dostaną od Akademii Dobrego Pomysłu jakiekolwiek dokumenty potwierdzające, że zbiórka faktycznie jest prowadzona na rzecz jakiejkolwiek z tych osób poszkodowanych, lub przekażą jakikolwiek kontakt z osobami poszkodowanymi, tak aby można było tą zbiórkę zweryfikować i faktycznie zbadać, czy te pieniądze pójdą na odbudowę tego budynku lub jakikolwiek inny cel związany z tematem. I niech zgadnę, nie podali tego. A jeżeli znajdziecie jakąkolwiek inną zbiórkę na jakimkolwiek innym portalu działającą, to koniecznie dajcie znać, bo jestem bardzo ciekaw, jakie dokumenty i potwierdzenie tamte serwisy otrzymały. Uwaga! No, to jest też bardzo często żerowanie na tragedii. Wiecie, tu robimy sobie hashtag cnota i tak dalej, ale w rzeczywistości sobie nabijamy kapitał. No, to jest to, co ja mówiłem. Omzrik, Dios. Wszyscy kurde po jednych bejmach, nie? O, i tutaj znowu coś. Uwaga, szybka aktualizacja w sprawie zbiórki No. zorganizowanej przez Akademię Dobrego Pomysłu w tej sprawie. Wybuch gazu w Sędzińcu, gmina Wysoka.
Zbiórka została założona na szczytnym celu na kwotę 500 000 zł już w kilka godzin po eksplozji. Została ona zablokowana do wyjaśnienia. Działowi weryfikacyjnego udało się skontaktować z dwoma osobami pokrzywdzonymi, które wyraziły zgodę na tą zbiórkę. Oraz potwierdzono, że to faktycznie te osoby i zbiórka została, zresztą zgodnie z obietnicą, odblokowana, tylko że na kwotę 600 000 zł. No i niebywały zaszczyt mnie kopnął, bo Akademia Dobrego Pomysłu wysmarowała oświadczenie, jak tutaj widzicie, i nawet mnie zauważyli. Czekaj. Co my tu mamy? Wczoraj 20 kwietnia od samego rana chcieliśmy wystartować ze społeczną pomocą dla trzech rodzin poszkodowanych w wybuchu gazu w miejscowości Sędziniec. Skontaktowaliśmy się z władzami samorządowymi tutaj i tutaj ogromne podziękowania dla starosty Pilskiego, pana Emiliusz Komarowski, który pomógł nam w dotarciu do wszystkich trzech poszkodowanych rodzin, które wyraźnie potwierdziły, aby uruchamiać natychmiast dla nich pomoc. Niestety, ale nasza społeczna i legalna i zgodna z prawem działalność charytatywna jest cały czas atakowana i hejtowana tylko dlatego, że pomagamy ludziom za darmo i nie pobieramy żadnych prowizji, 0 a 100% zbieranych kwot do poszkodowanych. A, trafia do poszkodowanych. Czy to wam nie brzmi znajomo? Bo mi tak. Niestety, ale dziś ważniejszy jest bełkot z TikToka niż słowa ludzi zaufania publicznego. Ten świat oszalał. Niestety, ale na zaufanie trzeba sobie zasłużyć. I bardzo, bardzo ciężko jest je odbudować. To jest trochę jak ze szkłem. Wiecie, bardzo ciężkie do uformowania. Jak je zniszczysz, ciężko jest je odbudować, a nawet jeśli to zrobisz, to i tak już nie będzie takie samo. Niestety, ale dziś ważniejszy jest bełkot z TikToka niż słowa ludzi zaufania publicznego. A jako, że mamy do czynienia z ludźmi zaufania społecznego, to myślę, że trzy krótkie pytania, które chciałbym zadać Akademii Dobrego Pomysłu, nie nasporzą wielkiego problemu, aby na nie odpowiedzieć. Pierwsze, dlaczego kwota zbiórki zablokowanej przy odblokowaniu wzrosła o 100 000 zł? Drugie. No właśnie, ciekawe. Drugie pytanie, dlaczego sprawa tej zbiórki trafiła do Wydziału Przestępczości Gospodarczej? No proszę. No proszę. Czyli mamy faktycznie odpowiednik Diozu i Omzrik. Bo pragnę przypomnieć, że założyciel Omzrik, Rafał G., został prawnie, ma prawomocny wyrok za defraudację pieniędzy. Z kolei na niejakim Konradzie, jednym z założycieli, czy prezesa Diozu, też na nim ciążą pewne zarzuty. I to już od dobrych 2, jak nie 3 lat. A tutaj proszę, oskarżenie o przestępstwo gospodarcze? Czyżby nie zgłoszona zbiórka? Oj. Ale swoją drogą Urząd Skarbowy zaczął bardzo mocno brać się za tych wszystkich gnojów. Za te wszystkie zbiórki, niezbiórki, patronajty, niepatronajty. Powiem tylko tyle, że chociażby taką Maję Staśko już skarbówka w tej kwestii odwiedziła 2 razy. Jeden raz za Patronite'a, a drugie chociażby za nierozliczenie się z innych źródeł przychodu, w tym pewne fundacje. Co za przypadek. Jeszcze dowiem się, czy w kwestii Heiliga coś było, ale znając Heiliga, to oni o wszystko zadbali, jeżeli chodzi o kwestie skarbowe, tak więc wydaje mi się, że pod tym względem Staśko będzie czysta. Ale już 2 kontrole skarbowe miała i coś tam wyszło niefajnego. A tu proszę. Wytłumaczcie mi zatem, jak to jest, że lewicowi aktywiści... No bo nie oszukujmy się, ochrona zwierząt to jest dosyć mocno lewicowa kwestia, tak? Zresztą Dios ma mocno na pieńku z PiS-em, Omzrik to samo. Podejrzewam, że Akademia Dobrego Pomysłu też ma na pieńku z obecnym polskojęzycznym rządem. Wytłumaczcie mi, dlaczego takie mocno lewicowe fundacje, aktywiści i tak dalej
bardzo często właśnie mają problem z zapłaceniem podatku, gdzie to najczęściej tego typu osoby krzyczą właśnie tax the rich i tak dalej. A sami się z tego nie wywiązują, pomimo tego, że no bagatela wyciągają kwoty ogromne, no 600 tysięcy, to w wielu większych miastach można kupić bardzo ładne mieszkanie za tę kwotę i być może nawet dwa miejsca garażowe, żeby sobie też wynajmować do parkowania. Także no. No i trzecie, najważniejsze pytanie. Dlaczego część państwa zbiórek jest zakładana bez porozumienia z osobami pokrzywdzonymi, tak jak tutaj? Uwaga, to nie jest zbiórka organizowana przez moją rodzinę. Fundacja Akademia Dobrych Pomysłów, która ją założyła, nie ma naszej zgody. Nie zbieramy pieniędzy. Dziś skupiamy się na ratowaniu zdrowia naszych bliskich. Przestrzegam, by nie wpłacać, pewnie coś tam dalej, nie? I później dopiero przy zgłoszeniu sprawy na policję państwo te zbiórki zamykają. Więc wydaje mi się, że jako ludzie zaufania publicznego nie będą państwo mieli najmniejszego problemu z udzieleniem wyczerpującej odpowiedzi na te trzy krótkie No pytania. właśnie. Pozdrawiam. No tu widzę, że coraz bardziej, że tutaj Karol naprawdę się dosyć mocno rozkręca. Dobra, jeszcze będą dwa TikToki. Tutaj z tą hipokryzją. Powiedzcie, czy już was to nie nudzi? Jak rozpoznać pasywną agresję? Psycholog podaje konkretne przykłady. I teraz tak, co do samego artykułu, no to polecam przeczytać, warto to wiedzieć. Ale nie tu jest pies pogrzebany. Chodzi mi tutaj o samą grafikę. Mężczyzna jako synonim oprawcy i agresora. Bo ja przyznaję, jak na spowiedzi, mnie to strasznie irytuje, a zwłaszcza w tym kontekście, gdzie feministki non-stop chrzanią, że mężczyzna musi płakać, że musi pokazywać uczucia. A potem przestają go szanować. No, przykro mi bardzo, ale mężczyzna, on musi być silny zarówno fizycznie, jak i psychicznie. I powiem tak, zarówno fizycznie, jak i mentalnie, on musi być niczym góra. Tak? Niewzruszony. A kobiety chcą, żeby, w sensie powiem tak, prawdopodobnie może jakaś się tu oburzy i tak dalej, ale każda podświadomie wie, że mam rację. Ona chce być niczym strumień opływający tę górę, tak? To nie facet ma się dopasować do kobiety, tylko odwrotnie. Wtedy jest jak najbardziej udana relacja. I nie mówię tutaj, że żadnych kompromisu nie ma czy coś takiego. Ale chodzi o to, że w relacji musi panować równowaga. To znaczy, niby się mówi, że to jest hierarchiczne, ale ten podział ról musi mimo wszystko istnieć. Jak facet jest tym silnym, to musi być tym też dominującym, decyzyjnym, tak? Także no, ale dobra, nieważne, bo zboczyłem trochę z tematu. Że nie może być bierny wobec agresji i przemocy stosowanej w związku względem niego. No, dlatego ja osobiście jestem za tym, że jeżeli kobieta rzuca się z łapami na chłopa, to ten ma prawo też odpowiedzieć tym samym. No, zaraz ktoś się tam odpali. Mówię, ale może jej zrobić większą krzywdę. No to niech kobietka myśli, żeby tej agresji nie okazywać. Zdaje sobie z. Być może nie zdaje sobie z ryzyka, jakie poniesie w ten sposób. Co niektóre mogłyby się zdziwić, naprawdę. I wiadomo, że tam łatka damskiego boksera i tak dalej, ale zastanówcie się. Jeżeli waszej partnerce coś za przeproszeniem odpierdoli i będzie chciała na przykład w kuchni się na was rzucić nożem, to nie będziecie się bronić? I przy tym możecie, nie wiem, narazić się na ojom albo nawet na plastikowy worek? Czy jednak spróbujecie się obronić pomimo jakichś tam prawnych konsekwencji, co? Wiadomo, że kobiete prawo nie ruszy pod tym względem. Ale powiem szczerze, lepiej mieć wyrok w zawieszeniu z powodu obrony koniecznej, aniżeli przedwcześnie paść. Takie ja mam zdanie. A z drugiej strony zupełnie im to nie przeszkadza w kreowaniu właśnie takiego obrazu mężczyzny. No. I właśnie to jest najśmieszniejsze, że mówi się, facet może płakać, facet może okazywać uczucia i tak dalej. No, ale. Bardzo często, jak są właśnie jakieś artykuły na różnej maści mediach mainstreamowych, czy to telewizja jak TVN, czy to jakieś gazety wyborcze i tak dalej, zawsze jak mówi się o kontekście ofiary i sprawcy, to sprawcą zawsze jest mężczyzna, a ofiarą kobieta.
Pomimo tego, że są badania robione na kilkudziesięciomilionowej próbie na przestrzeni 30 lat, z których wynika, że to kobiety o wiele częściej znęcają się psychicznie nad swoim partnerem i próbują go kontrolować. Nie mówiąc już o tym, jaka jest w tej kwestii dysproporcja pod kątem znęcania się nad dziećmi, bicia dzieci, czy co gorsza, pozbawiania ich życia. Ponad 70% takich sprawczyń już tej ostatniej opcji to były kobiety. Ponad 70%. Srogo, prawda? Tak więc no. I to jest właśnie najgorsze, tak? To nie jest hipokryzja. Powiedzcie, czy... Ale swoją drogą, tutaj jest pewien komentarz fajny. Mężczyzna nie powinien płakać, powinien być tym racjonalnym i umieć panować nad emocjami. I to jest właśnie to sedno. Powinien umieć panować nad emocjami. To jest coś, czego od dawna w wychowaniu się nie stosuje, jeżeli chodzi o wychowanie facetów, tak? Nauka kontroli nad emocjami. I to nie chodzi o to, żeby być niewzruszonym i tak dalej, tylko żeby wiedzieć, kiedy te emocje okazywać, tak? Żeby mieć kontrolę nad tym, kiedy je okazywać, jak bardzo je okazywać i przede wszystkim przy kim, tak? I to jest akurat prawda, że powinien być tym racjonalnym, mimo wszystko. No ale wiadomo, wystarczy tak naprawdę kilka lat, przepraszam, kilkanaście lat feminizmu i to potrafi się srogo zmienić. No cóż. Tutaj chyba jeszcze było jedno. O. Ktoś ostatnio pod moim filmem Aha. stwierdził, że to musi być fake news, bo to jest niemożliwe, że tyle złego obecnie się dzieje. A że media tego typu informacjami są przepełnione, to tylko dlatego, że to się dobrze sprzedaje. Więc ja zrobię totalnie na odwrót. Pruszcz Gdański, 13-latkowie uratowali nieprzytomnego mężczyznę, bo dorośli śpieszyli się do kościoła. Zaskoczeni, dobra. Słyszałem o tym akurat. Słyszałem o tym akurat i powiem tak szczerze, tak? Nie znam rodziców tych nastolatków, ale naprawdę ogromne brawa za po prostu wychowanie tych osób. Dobra wiadomość, dobra, możecie przewinąć. A dla tych, co... Nie. Powiem szczerze. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby to wszystko było, tak? Zostali, bo w ubiegłą niedzielę, tuż po godzinie 18, dwóch 13-latków, Eryk Potrykus i Szymon Orłowski. Chłopaki, jeżeli to dla was coś znaczy, to macie pełen szacunek u nic nieznaczącego TikTokera. Ja ci kurwa dam nic nieznaczącego. I kurwa gnoju. Ty masz gościu na TikToku 150 tysięcy followersów i ty mówisz, że nic nieznaczącego. Ale z drugiej strony ja też o sobie mówię, że jestem gównowartym randomem sieci. Uwaga, szybka aktualizacja Kurde. w sprawie z... Ktoś ostatnio pod O. moim filmem stwierdził, że to musi być fake news, A bo to jest mogę. niemożliwe, że tyle złego obecnie się dzieje. A że media tego typu informacjami są przepełnione, to tylko dlatego, że to się dobrze sprzedaje. Więc ja zrobię totalnie na odwrót. Pruszcz Gdański, 13-latkowie uratowali nieprzytomnego mężczyznę, bo dorośli śpieszyli się do kościoła. Dobra, jeszcze raz chciałbym Zaskoczeni, obejrzeć. dobra wiadomość, dobra, możecie przewinąć. A dla tych, co zostali, bo w ubiegłą niedzielę, tuż po godzinie 18, dwóch 13-latków, Eryk Potrykus i Szymon Orłowski. Chłopaki, jeżeli to dla was coś znaczy, to macie pełen szacunek u nic nieznaczącego TikTokera. Mój również. Znaleźli przed wejściem do kościoła nieprzytomnego mężczyznę leżącego twarzą do ziemi. Najlepsze jest to, że ludzie idący właśnie do tego kościoła skrupulatnie gościa omijali. W sumie ja mam teorię, bo jak ja bym zobaczył. Szczerze, ja mi powiem tak. Z jednej strony szacun dla tych dzieciaków, a z drugiej strony to było bardzo ryzykowne. I o co tutaj chodzi? Wyobraźcie sobie, że widzicie jakiegoś mężczyznę, nawet takiego w miarę schludnego, który leży na ziemi. Pomyślelibyście, że to jest jakiś po prostu czystszy menel, tak? Powiem szczerze, ja też bym tak pomyślał, tak na pierwszy rzut oka. A te dzieciaki postanowiły sprawdzić, czy wszystko gra. I powiem szczerze,
To było bardzo ryzykowne, bo mogło to się skończyć różnie, tak? Na szczęście wyszło na to, że stali się młodocianymi bohaterami. I naprawdę mega szacun za to i mega dobrze, że po prostu mieli takiego farta w tym wszystkim, że nie było czegoś takiego, że nagle się tam obudził i postanowił któremuś zdzielić gonga w kaczan. Bo tak też mogło się to skończyć. Zobaczył kogoś leżącego przed No. kościołem twarzą do ziemi, no to co ja bym mógł sobie No pomyśleć? właśnie. Pozory mylą. Więc zainteresowali się ci dwaj chłopcy. Prosili ludzi o pomoc, ale nikt się nie zainteresował. No w sumie, jak ja widzę przeszkodę na drodze, to też ją omija, nie? Znaczy, to jest akurat już słabe, bo jeżeli dzieciaki proszą o pomoc, to co się wtedy dzieje? No, to jest naprawdę ultra słabe zachowanie. I ktoś może sobie powiedzieć, że ale przecież no nic się nie stało, bla 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 i takie wiecie, pierdolenie. No ale ludzie. Dzieciaki wołało pomoc, być może sprawdziły, że tam nie wiem, że gość nie oddycha na przykład, że coś się mogło faktycznie stać i tak dalej, i tak dalej. Krzyczą, że tam proszą o pomoc i tak dalej, a ludzie to sobie olewają. Ale z drugiej strony prawda jest taka, że już dawno, dawno temu ludzie na świecie, zwłaszcza tutaj w Polsce, oni po prostu niby są życzliwi, ale z drugiej strony Polak Polakowi wilkiem niestety. I wystarczy, że znajdą jakąś niezgodność w czymkolwiek, no to są już skazani, że są po prostu traktowani jak śmiertelny wróg, tak? Największa taka waśń to jest, że PiS jest lepszy, PO jest lepsze, a prawda jest taka, że to jest jedno zło. Tak? Czy przez 30 lat, chociaż przez chwilę było, któreś sprawiło, że było lepiej? No nie. Nikt nie sprawi, że było lepiej. To było tak naprawdę bardziej fart, że była tam koniunktura i tak dalej. No ale nie o to chodzi. I dlatego ludzie po prostu na tak naprawdę obcych ludzi mają kompletnie wyjebane. I no dobra, no można powiedzieć, że w sumie w miarę zdrowe podejście, ale widząc już dzieciaki proszące pomoc, no tutaj warto by było zareagować. No ale cóż, tak już mamy. A gdy w końcu zaczepili pewną starszą panią, to ta rzuciła po prostu: zadzwońcie na 112, ja się śpieszę do kościoła. A w pizdziec zabieram tą gałązkę, bo nie ogarnęliście, po cholerę ją przyniosłem. Poważnie? Ja pierdolę. Więc chłopaki faktycznie na to 112 zadzwonili i prawdopodobnie tylko i wyłącznie dzięki nim gość żyje. Także pełen szacunek, panowie. Zasłużyliście na to miano. Ktoś ostatnio pod moim filmem. No to fakt. No ale dobra. Tutaj Karola żeśmy troszeczkę wypierdali z głupotami. Zaimki pan. Ja wolę Demon Chaos King. Dobra, mamy tutaj to. To sobie zostawimy na późniejsze. Na późniejsze. Teraz weźmiemy sobie takie krótsze kwestie, tak? No i jeszcze to weźmiemy sobie. Laska. Okej. Okay. Zacznijmy od kwestii dawania drugiej szansy. Załóżmy czysto Okej. Okay. hipotetycznie, że ty i twój przyjaciel z lat dziecinnych otworzyliście razem działalność. Prowadzicie spółkę, a wasz biznes przynosi fenomenalne zyski. Macie naprawdę bardzo dużo pieniędzy i możecie sobie pozwolić na ogromne Tak. rzeczy. Ale coś cię podkusiło i w pewnym momencie powiedziałeś: sprawdzam. I sprawdziłeś. Okazało się, że ta osoba, twój przyjaciel, od jakiegoś czasu przy użyciu różnych kruczków prawnych, znajomości z sędziami, prawnikami, politykami, funkcjonariuszami policji, coś kombinował pod twoim nosem i okazało się, że właśnie straciłeś udziały w swojej firmie z jakiegoś powodu. Straciłeś wszystko. Wylądowałeś w punkcie zero. Czy dalej potrafisz szanować i wybaczyć swojemu przyjacielowi za to, że cię tak perfidnie oszukał? Odpowiedź jest prosta. Nie. I wiem, o co chodzi. Tu prawdopodobnie będzie coś takiego, że teraz zamień sobie tego przyjaciela i firmę na kobietę i związek. Podejrzewam, że coś takiego będzie. Oczywiście, ty dałeś się oszukać, to jest jedna sprawa, ale ktoś ciebie wykorzystał. Czy wybaczysz? Wydaje mi się, że nie.
To teraz odwróćmy tą sytuację. I jeżeli ty kiedykolwiek w związku z kobietą zostałeś skrzywdzony, oszukany, w jakikolwiek sposób wykorzystany, czy to finansowo, czy w jakikolwiek inny sposób, to nie łudź się, że ta osoba się zmieni i że dasz jej szansę i będzie coś innego. To jest prawda akurat. Dlaczego? Bo w momencie, kiedy wybaczasz złe uczynki, to dla tej osoby, dla sprawcy tego złego uczynku, to jest zawsze takie, wiecie, poczucie bezkarności pod tytułem nic się nie stało, czyli mogę robić to dalej, tak? No i co się dzieje w konsekwencji? Robi to dalej. Taka sytuacja, moi drodzy. Dobra. W każdym materiale, w którym się pyta kobiety o to, jeżeli chcesz zobaczyć, jak wygląda piekło na ziemi, zapytaj się, z iloma spała. Przerabiałem już ten temat i faktycznie to jest najgorsze pytanie, jakie dziewczynie możecie zadać na randce. To jest najgorsze pytanie. Tak? Dlaczego? Kobiety po prostu wstydzą się tego, że miały taki okres, gdzie potrafiły skakać sobie z drąga na drąga. A dlaczego? Bo dla mężczyzny to jest antyatrakcyjne. Tak, to po prostu drastycznie obniża atrakcyjność. Dlaczego? Facet ma być tym lepszym. No taka jest natura, że kobietą rządzi, inaczej, kobietę cechuje hipergamia w doborze, a facet po prostu musi być taki, żeby spełniać te oczekiwania wyższe od jej wartości. Tak? Czyli musi po prostu swoje posiadać. Zasoby materialne, ludzkie, intelektualne, tak? I z czym się to wiąże? Wiąże się to z tym, że facet woli, żeby, jakby to ładnie ująć, facet najbardziej chce, żeby kobieta z nim poznawała różne aspekty świata. Czy to chodzi o podróże, czy to chodzi o łóżko, czy cokolwiek innego. O to w tym wszystkim chodzi, że facet po prostu chce mieć tę okazję też, żeby się wykazywać pod tytułem, że on jest lepszy w danej dziedzinie i on chce jej pokazać, żeby mogła też wejść w danym temacie na wyższy poziom, tak? I dlatego na przykład, jeżeli chodzi o kwestię body count, to jest właśnie taki drażliwy temat, że kobiety nie chcą się przyznawać, że miały dużą ilość partnerów, bo wiedzą, że wtedy z automatu są skreślone. Druga sprawa. Mniej kutasów, mniej traum, mniej problemów psychicznych, to znacznie bardziej udana relacja. Dlatego faceci wolą relację z dziewicą niż z laską, która została przydymana przez połowę wsi. I na przykład mając, i teraz może zrobię takie głupie zestawienie, to powiem wam w ten sposób. Jak myślicie, czy facet będzie wolał taką, już weźmy kwestię tam poglądów, tam kwestię tych skrajnych poglądów, weźmy sobie na chwilę na bok. Jak myślicie, czy facet wolałby taką najeczkę, która cały czas gada, że jest dziewicą i dopiero po ślubie z mężem będzie tam swój pierwszy raz miała, czy taką fagatę, która po prostu była w stanie z piłkarzem Lecha coś tam, później przypałętała się do Stiu i tak dalej, i tak dalej. Jak myślicie? Kogo taki facet by wybrał? No oczywiście, że taką najeczkę. Taka jest kwestia. No ale jakoś trzeba to zweryfikować. Niemniej jednak pojawiają się właśnie jakieś takie mega feministki, które już dawno są, powiedzmy, za ścianą, typu jakaś Bogusia na TikToku, której się wydaje, że pytanie o body count to jest jakaś przemoc. No nie. To możesz zadać jedno pytanie, które zniszczy wszystko. Spowoduje, że zostanie przeciwko tobie użyta. Tak, ty seksisto, ty mizoginie. Kto cię skrzywdził? Nie. Nienawidzisz kobiet, nie?
To są po prostu te najcięższe działa. Oczywiście z turboemocjonalnym krzykiem, bo jakżeby inaczej. Każda możliwa technika manipulacyjna i shamingu, jaka istnieje. Tak. Od rozmiaru twojego penisa. A właśnie, jeszcze gadanie o rozmiarze siurka. Zapomniałem o tym. Przez to, że jesteś uszkodzony, albo kto cię tak skrzywdził. O, o. Chłopczyku, dorośnij. Jeszcze wjazdy na twoje ambicje, że jesteś niepewny siebie, że masz kompleksy. Wszystko, praktycznie wszystko zostanie użyte, co właściwie w psychologii funkcjonuje. A dlaczego? Dlaczego, skoro to nie ma praktycznie znaczenia i w każdym materiale, w którym się pyta kobiety o to, one mówią, że to nie ma żadnego znaczenia. Zupełnie, nie ma żadnego znaczenia. Ale jak się zapytasz o to, cholera, to się stanie piekło na ziemi. To pytanie. To ilu miałaś partnerów seksualnych? Było kilku mężczyzn, którzy się o to zapytali. Także do nich należę. Do dzisiaj pamiętam ten gnój, jaki zrobiła wtedy w restauracji. Ja pierdolę. Przecież to było takie kino. I powiem szczerze, ja tak tylko, wiecie, jak są na memach takie różne psy, które rozglądają się po boku, że co to się stanęło, to ja właśnie miałem podobny wyraz twarzy, nie? Że tak rozglądałem się na bok i takie, what the fuck? Niewinne pytanie, tak? Nie odzywałem się za bardzo, no ale kurde. Podobno jeszcze żyją, mogą opowiedzieć legendy. W każdym razie, moi drodzy. Ale fakt faktem, że zostałem delikatnie mówiąc wtedy wyproszony z restauracji. Całe szczęście, że to nie było z jakąś rezerwacją stolika, bo by po prostu by mnie szlak wtedy trafił, że zmarnowane pieniądze. Także, ale fakt faktem, że ja już potem tej dziewczyny nie spotkałem. Chyba widziałem ją tylko dwa dni później, jak się spotkała z typem, który no ewidentnie wygląda i zachowuje się jak typowy pizduś, więc... Nie to, żebym mu umniejszał, po prostu taki miał vibe bijący z od niego. Dlaczego w ogóle u nas w męskich mózgach funkcjonuje takie pytanie, skąd ono się wzięło? Ano z czasów archaicznych i generalnie z całej funkcjonującej biologii, psychologii ewolucyjnej. My nigdy nie jesteśmy pewni tego, czy to potomstwo jest nasze. Dlatego we Francji... Aha, jeszcze kwestia potomstwa. Zakazane są testy na ojcostwo. Mhm, też o tym słyszałem. To jest właśnie najgorsze, że w sumie chyba nawet powstał polsko-francuski film na ten temat, on się chyba sponsoring dosłownie nazywał, odnośnie tego, że w którymś tam chyba była właśnie scena, w którym żona dosłownie chyba zdradziła z jakimś typem, nie, musiałbym zobaczyć. Wiem, że w tym filmie występowała Joanna Kulik. Tak? Jakby kogoś to interesowało. No ale w każdym razie też był właśnie tam motyw chociażby zdrady, nie? Taka ciekawostka. I jakby zaciążyło? Hu, hu, hu. Utrzymuj cudzego bachora, nie? Zresztą już to przebija się do Polski. Dwa lata temu słyszałem o wyroku sądu w Opolu, gdzie sąd miał wyniki testów DNA, tak? Testów na ojcostwo, z których jasno wynikało, że dany gość nie był ojcem tego dziecka, ale mimo to sąd i tak nakazał mu alimenty. I teraz pomyślcie, że we Francji to nawet nie potrzeba wyroku sądu. Słabo trochę, co? Z jednej strony wiadomo, koszty administracyjne się ucinają, no ale z drugiej... Można tylko sądownie to zrobić. A jak zrobisz to sobie prywatnie, 15 tysięcy euro i więzienie. A cywilizacja. W każdym razie, my nigdy nie jesteśmy pewni, czy to dziecko jest nasze. Mama jest pewna, ona je rodzi. Dlatego funkcjonuje cały czas takie powiedzenie, że nieważne kto zrobił, ważne kto wychowa. Bzdura absolutna. Oj nie. Nawet było swego czasu badania pokazujące o tym, że jak dziecko jest wychowywane przez niepełną rodzinę, to znaczy, że tylko przez jednego rodzica, to ma kilkudziesięciokrotnie wyższe skłonności do przestępstw, do popadania w depresję, różnej masie choroby psychicznej itd.
Tam były różne te krotności, ale każdy z nich to było co najmniej dwudziestokrotność. Dwudziestokrotnie wyższe szanse. No to niepełna rodzina. Albo z jakimś powiedzmy ojczymem czy coś, czyli po prostu gdzie ten biologiczny ojciec jest po prostu podmieniony kimś innym, albo jest nieobecny, typu daddy issues na przykład, tak? Mommy issues też. To ma ogromny wpływ tak naprawdę to, kim później taka osoba zostaje, więc. Odwróćmy kontekst. Nieważne, kto urodził, ważne, kto wychował. O nie, no way, tak to nie może być. Dlaczego? A dlatego, że jak już powiedziałem, my nie jesteśmy pewni tego potomstwa. Tylko, że No. do jakiegoś jeszcze czasu nie byliśmy w stanie uargumentować tego, dlaczego tak właściwie w psychologii to funkcjonuje. No i tutaj mamy potwierdzenie w postaci badań. Okazało się, że na 5000 kobiet w Stanach Zjednoczonych, No. oczywiście argumentem teraz będzie to, że to jest badanie w Stanach Zjednoczonych i to jest bezwartościowe, bo w Stanach Zjednoczonych. Czekajcie, sobie sprawdźmy. Sexual identity in National Survey of American Women. Difference in prevalence and correlate as a function of a method of assessment. A chyba znam to badanie. Przecież to jest taka ankietka typowa, tak? Ale coś tam ciekawego mogło z tego wyniknąć. Mieszkają inni ludzie i mają zupełnie inny seksualizm i zupełnie Albo deprecjonowanie pod tytułem Badania amerykańskich naukowców XD. inne podejście do związków, etc. Dlatego nieważne, co opublikujesz, nieważne, jakie badania podasz i tak dalej, zawsze znajdzie się coś, co komuś nie pasuje. No, to Na prawda. 5000 kobiet okazało się, że wraz z kolejnymi partnerami seksualnymi wzrasta prawdopodobieństwo zdrady w związku o 6% na jednego partnera. Każdy kolejny ding-dong to jest prawdopodobieństwo 6% zdrady w związku. Dlatego, moi drodzy, my zawsze wybieramy sobie młodsze kobiety. A weźcie to sobie na zasadzie procentu składanego. Pozwólcie, że wam to pokażę. Mamy sobie kalkulator. Wyobraźcie sobie, że dana partnerka tak bazowo, nie? Ma 20% szans na zdradę. Tak? I teraz wyobraźcie sobie, że miała 5 partnerów. Już się robi 26. A teraz zróbmy sobie łącznie już 10 partnerów. Już się robi 35%, tak? A teraz weźmy sobie taką laskę, która dosłownie co weekend skakała na innym drągu i ma ich już powiedzmy, nie wiem, już 40, tak? Albo dobra, albo weźmy sobie 20. 64% na zdradę, tak? Więc jednak mimo wszystko to ma znaczenie. To jest magia procentu składanego, moi drodzy. I fakt faktem, że te 6% może być, przynajmniej moim zdaniem, jest trochę naciągane. I to jest tak naprawdę, albo inaczej, może nie naciągane, co wręcz uśrednione. To znaczy, że mogły trafić się takie typowe, powiedzmy, rozpustnice, u których mogłoby na przykład wyjść, że na przykład każdy kolejny partner to jest zwiększenie ryzyka zdrady o powiedzmy 11%, a dużo osób miało na przykład o 3%, dajmy na to, tak? Wydaje mi się, że to mogło być bardziej w tym kierunku. Niemniej jednak można założyć te 6%, tak? Co się dzieje, kiedy powiedzmy taka, powiedzmy dziewica będzie miała 20% szans na zdradę i powiedzmy w swoich najlepszych latach będzie miała już 20 drągów na koncie. Ta szansa na zdradę już jest ponad trzykrotnie wyższa. Dużo, prawda? No, także radziłbym tego nie lekceważyć. Cześć, Następne. witajcie. Pewne środowiska starają się od jakiegoś czasu absolutnie znormalizować prostytucję i wyprowadzić jej z takiej szarej strefy w normalność, w codzienność. Tak. Z jednej strony jest to jak najbardziej w porządku, ponieważ córki Koryntu to jest najstarszy zawód istniejący praktycznie od początków świata, ale z drugiej strony zawsze była jakaś taka presja społeczna, żeby o czymś takim nie mówić, że chodzisz na dziwki, Chryste Panie, co cię nie stać na kobiety i tak dalej.
Ej, tak szczerze, nie stać cię na kobietę. I to jest właśnie takie dosyć sedno, tak? Dlaczego? Relacja to jest zawsze inwestycja. Zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony. Sęk w tym, że po pierwsze, kobiety inwestują zupełnie czym innym niż faceci, tak? W zasadzie to jest podświadome, czego tak naprawdę oczekuje druga strona i tym tak naprawdę stara się lawirować, tak? Facet swoimi zasobami. Tak jak wcześniej mówiłem, nie chodzi tylko tam o kasę, tylko na przykład o zasoby też intelektualne i tak dalej, i tak dalej. A kobieta najczęściej, no kolokwialnie mówiąc, swoją dupą. Tak, facet w dużej mierze chce od niej seksu. Czy to się komuś podoba, czy nie, no taka jest prawda. Zwraca uwagę na to, co widać od razu, czyli w dużej mierze też wygląd zewnętrzny, tak? Ma taki mechanizm po prostu, żeby być tym zdobywcą, żeby mieć jak największą ilość panienek, powiedzmy, zaliczonych, jak najwięcej bliskich relacji z jak największą ilością kobiet. To jest mechanizm ewolucyjny, tak? Z tym nie dyskutujmy. I dlaczego ja o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że każdy chce zainwestować jak najmniej, a zyskać z tego jak najwięcej. To znaczy, facet nie chce zabierać do jakiejś wykwintnej restauracji, licząc... inaczej, podświadomie, tak? Nie chce wydawać za dużo kasy, nie chce wystawiać po prostu za dużo i tak dalej, ale chce jak najwięcej kontaktu. Zwłaszcza tego bliskiego, tak? Tego zbliżeniowego, że tak to ujmę. A kobieta chce mieć po prostu jak najwięcej zasobów, ale na tyle, żeby jak najmniej, powiedzmy, ją dotknął, tak? I najczęściej kobiety na tym są bardziej zyskowne niż faceci. No faceci bardzo często na tym tracą, bo w mainstreamie wmawia się, że im bardziej będzie się starał, to ona bardziej to doceni. Spoiler, nie. I co się wtedy dalej dzieje? Dalej dzieją się takie rzeczy, że facet, powiedzmy, zabiera ją gdzieś tam i tak dalej, i tak dalej. No i wychodzi na to, że nic z tego nie będzie, albo co gorsza, ta ładuje go we friendzone, licząc na dalsze korzyści, nie dając nic w zamian. To jest właśnie najpopularniejszy schemat w obecnych czasach. I weźcie sobie pod uwagę taką rzecz. Ile miesięcznie wydasz, ile facet taki sfrędzonowany wyda miesięcznie na taką kobietę? Dużo potrafi wydać. Czasami są to kwoty czterocyfrowe. I czy coś za to dostanie? Gówno dostanie. Podczas gdy, jak sobie pójdziesz, umówisz się z taką kurtyzaną, to nie masz tam takiej kwestii pod tytułem czy się uda, czy nie. Po prostu zapłacisz i będziesz mógł sobie co nieco ulżyć, tak? Będziesz mógł spełnić swoje potrzeby. Oczywiście w jakichś tam granicach, bo nie wszystkie tam mają turbo otwarte preferencje i tak dalej. Ale rozumiecie, o co chodzi, tak? Tutaj masz tę pewność, że mimo, że wyłożysz, że masz wkład w tę inwestycję, i będziesz miał zwrot z tej inwestycji w takiej postaci, jakiej oczekujesz. Ale ma to za sobą pewną drugą stronę medalu, tak jak tutaj mamy nazwę kanału. A mianowicie to, że będzie to dosyć negatywnie traktowane. Co mam tutaj na myśli? Im bardziej będzie się propsowało kwestie prostytucji i tak dalej, tym bardziej facet będzie traktował kobietę jak narzędzie do spełniania swoich potrzeb. Wtedy takie, wiecie, takie shamingowanie pod tytułem, że ten gość traktuje laski jak worek na spermę, to będzie wtedy jak najbardziej prawda. Właśnie przez to, że nie potrafił się ogarnąć, miał problem z kontaktami z kobietami, więc po prostu postawił, żeby pójść na dziwki, tak?
poszedł raz, drugi, trzeci i tak dalej i zaczął sobie wpajać, że jeżeli po prostu sypniesz hajsem, to po prostu rozłoży ci nogi i masz spokój, tak? No to tak niestety nie działa. Tu trzeba po prostu używać innych sztuczek niż machanie wachlarzem z banknotów. I niestety do tego też doprowadzi to, że prostytucja będzie coraz bardziej propsowana nie tylko przez feministyczne aktywistki, ale również środowisko akademiczne i akademickie, przepraszam, oraz media głównego ścieku. Ale dobra, jedźmy dalej. Panowie i przede wszystkim panie, dla panów seks za pieniądze wychodzi taniej niż seks, tak, za który się nie płaci. To się tak mówi, że tylko się nie płaci. Ale wracając do tematu. W momencie, kiedy te środowiska osiągną swój cel i ustandaryzują prostytucję, wprowadzając ją w normalną dyskusję, wyprowadzając z tematu tabu, to tak jak bywa z każdą usługą, zostanie ona oceniona. Jeżeli będziemy mówić otwarcie, my mężczyźni, o takich usługach, a jeżeli ktoś ma ochotę skorzystać, proszę bardzo, nie ma z tym żadnego problemu, to znajdą się osoby, które ocenią taką usługę. Jeżeli pani będzie siebie reklamować w social mediach na przykład i będziemy jako opinia publiczna absolutnie to akceptować, to mężczyźni będą oceniać takie usługi. I teraz znajdźmy sobie na przykład Diva23, wygooglujemy sobie dom publiczny Wąchock na przykład. Nieogolona, dziwnie pachniała, brzydkie wargi sromowe, jestem niezadowolony, aha, daję 3 na 10. To już będzie mizoginia. To już będzie seksizm, to już będzie szowinizm. Właśnie zapomniałem też o kwestii związanej z dyskredytacją poszczególnych dziewczyn. Bo tak jakby faceci zawsze oceniają po wyglądzie i o tym, czy jest wszystko git i tak dalej, i tak dalej. Ale w przypadku prostytucji to jest właśnie też ten dosyć poważny problem, że kobiety bardzo mocno biorą do siebie cudzą opinię, tak? I dlatego jeżeli mamy jakieś na Instagramie jakieś grubaski z hashtagiem body positive, które dostają od bandy desperackich simpów komentarze: o, cudowna, piękna, 10 na 10, 11 na 10 i tak dalej, to ona jest przekonana, że ona jest jakąś boginią. Ale w momencie, gdy trafi się jakiś, powiedzmy, bardziej ogarnięty facet, który może sobie w kobietach przebierać i napisze komentarz w stylu ale ulana XD, to zarówno ona zacznie go dyskredytować, jak i również te simpy, tak? No i feministki też zaczną po nim publicznie jechać, że on nienawidzi kobiet i tak dalej, i tak dalej. Swoją drogą, ja też byłem zjechany od gościa, który nienawidzi kobiet. A ironicznie rzecz ujmując, kobiety, które miały ze mną styczność, prywatnie styczność, nie że tam kogoś wyjaśniałem na TikToku, a tak swoją drogą zapraszam na TikToka, jakby ktoś jeszcze nie widział, tam przy okazji widać mój obleśny ryjec, to okazuje się, że ja im okazywałem więcej szacunku niż te kobiety mężczyznom, o których w ogóle rozmawiają. Nawet tym, którzy mówią, okazujcie uczucie i tak dalej, i tak dalej. Bo ktoś będzie w stanie wyrazić swoją opinię na temat usługi, która mu się nie podobała. Wtedy ja bym chciał zobaczyć, co te środowiska wprowadzające to w normalną dyskusję będą mówić o takich mężczyznach. Oczywiście. Mhm. Panie w swoich preferencjach dalej preferują mężczyzn, którzy są tradycyjni. Ja tutaj dodam jedną rzecz. Przepraszam, że tak trochę przed chwilą dziwnie brzmiałem, ale brałem sobie taki specyfik znieczulający, bo gdzieś tam w szczęce mnie zaczęło boleć. No ale nieważne. To się Dentosept nazywa. Dentosept A. Jakby co? Jakby kogoś bolał ząb i tak dalej, niech sobie weźmie patyczek od uszu. Nałoży na to. I tak. Takie fajne znieczulenie jest. Ale ostrożnie, żeby to gdzieś tam nie poleciało, bo może dosłownie też na poliku trochę zostać i też takie nieprzyjemne uczucie jest. Ale dobra, wracając. Kobiety pragną tradycyjnych mężczyzn. Tak. Bo tradycyjny mężczyzna to jest dla nich bezpieczeństwo. To są dla nich właśnie zasoby, dzięki którym może po prostu też sobie to bezpieczeństwo zapewnić dla siebie, dla swojego potomstwa i tak dalej, i tak dalej. Ale pomimo tego, że feminizm im wmawia, że one nie muszą być tradycyjne. Tak? One nie muszą być tradycyjne,
One mogą być, wiecie, te takie wyzwolone, tak, że mogą robić co chcą, z kim chcą, ile chcą i tak dalej, i taki nikomu tego, nikogo to nie powinno obchodzić, tak? I tutaj taka mała rada do mężczyzn, prawdopodobnie tutaj z tego też to wybije, bo nie oglądałem tego, chciałem to sprawdzić z czystej ciekawości. Jeżeli kobiety chcą tradycyjnego mężczyzny, to niech same prezentują tradycyjną rolę. To znaczy, że jeżeli wygląda jak szmata, zachowuje się jak szmata i najprawdopodobniej jest tą szmatą, to ona za Chiny nie ma prawa od ciebie oczekiwać, żebyś był tradycyjnym mężczyzną. A jeżeli ty chcesz być tradycyjną mężczyzną, po pierwsze, brawa dla ciebie, a po drugie, wymagaj, żeby kobieta prezentowała tradycyjną rolę. Chce tradycyjnego mężczyzny? Niech będzie tradycyjną kobietą. Tyle. A jeżeli nie będzie chciała być tradycyjną kobietą, to znaczy, że na ciebie nie zasługuje. Pamiętaj o tym. Ale dobra, obejrzyjmy. Maskulinarni, odpowiedzialni, tak, ukierunkowani oraz ustabilizowani emocjonalnie oraz finansowo, potrafią zabezpieczyć w razie czego przyszłość, a także silni, którzy potrafią obronić siebie, swoją partnerkę czy rodzinę w sytuacji kryzysowej. Mężczyźnie nie trzeba tłumaczyć, kiedy ktoś ukradnie torebkę twojej kobiecie, co ma zrobić, tylko zareaguje. Dlaczego natomiast trzeba tłumaczyć kobiecie, w jaki sposób ma się zachowywać? Dlaczego ma się tak, a nie inaczej ubierać? Nie odkrywać swoich piersi na przykład, czy zbyt dużo tyłka? I dlaczego ma nie publikować roznegliżowanych zdjęć na Instagramie? Jeżeli kobieta nie prezentuje sobą tradycyjnych wartości, no, to na ciebie nie zasługuje. Tak. Dokładnie. Mówi się, że dla mężczyzny liczy się przeszłość partnerki, a dla kobiety liczy się przyszłość mężczyzny. Tak. Dlaczego? Swego czasu, to wam powiem taką ciekawą anegdotkę, swego czasu zadawałem się z dziewczyną, na punkcie której byłem totalnie zafiksowany. I często wybaczałem mnie to, że traktowała mnie jak gówno. I powiem tak, w którymś momencie żeśmy się tam już na tyle ostro pożarli, że kontakt nam się urwał, ale spotkałem ją w Carrefourze, tak? Z jej chłopakiem i tak dalej. Ja tylko powiedziałem sobie takie neutralne cześć. U niej było widać taką typową pogardę i tak dalej. No ale dobra, to jest mało istotne. Co istotne jest to, że ten chłopak się odezwał, mówi, że powinienem, że lepiej by było, jak sobie pójdę. No ja mówię tak. Dobrze. Ja mówię, zapytałem tylko, czy ona coś mówiła na mój temat. Powiedział, że tak, nic przychylnego. To ja mu tylko dałem taką radę. Zapamiętaj to, co ona o mnie mówiła. Bo gdy między wami zrobi się nieciekawie, to tak samo będzie gadać o tobie. Nie wiem, co się stało, ale podejrzewam, że miałem rację. Dlaczego? Bo każdego następnego partnera będzie traktować jeszcze gorzej od poprzedniego, jeżeli coś się posypie. No przykro mi bardzo, ale tak po prostu jest. Dlatego pamiętaj o tym, za każdym razem, kiedy będziesz rozmawiać z jakąś laską na Tinderze, Instagramie, Snapchacie, obojętnie. A ja wam odradzam, nie bierzcie Tindera. Nie uruchamiajcie Tindera, bo to jest po prostu taki... to jest stworzone dla kobiet. Powiem szczerze, żeby zobrazować wam, czym są portale randkowe, ja wam pokażę... ja wam pokażę jedną... O, już nie ma tej... już nie ma tego. A, tu sobie muszę jakiś ten, poczekajcie chwilę. Patrzcie, to był swego czasu portal randkowy, który on funkcjonował chyba w czasach lata 2014-15, coś takiego, tak? I zobaczcie sobie na logo. Kobieta z wózkiem, facet do wózka. I nazwa zaadoptuj faceta. To chyba jasno pokazuje, do kogo jest skierowany ten portal, prawda?
Więc jeżeli chcecie bawić się w tego typu portale, to z automatu oznacza, że wy po prostu jesteście tam desperatami i macie brać to, co wam się napatoczy. Także no, sorry bardzo. A będziesz wiedział o tym, że ona jest w jakimś związku, bo ty jesteś w tym momencie jej wyjściem B, ewakuacyjnym z tego związku. Jeżeli jakimś cudem uda ci się nawiązać z nią jakąś relację, to pamiętaj o jej przeszłości, że ona już kiedyś coś takiego zrobiła, więc nie zdziw się, jeżeli zrobi to drugi raz. Prawda. Bądź mądry, myśl i przesiewaj. Mówi się, że dla mężczyzny liczy się przeszłość partnerki. Dobra. Z racji tego, że trochę mało czasu zostało, bo ja za chwilę będę leciał pracować, to zrzucimy sobie od Romana jedno i tutaj widziałem ciekawego shorta od Carrionera i sobie to bardzo chętnie obejrzę. Najpierw, sorry, przepraszam, mamy... nie ten. Shit! O, to coś nowego, to czekajcie. Kontrowersyjny raper gwiazdą juwenaliów twierdzi, że feminizm to choroba psychiczna. No bo jest. Oczywiście Maja Staśko się do tego odpala, tak? Czyli wiecie, najpierw przez jakiś tam rok czy półtora roku temu ogłasza go masowo seksistą, co nie? A potem postanowiła dla niego pracować. Pracować dla seksisty. Mało tego, nawet zrobiłem swego czasu materiał o tej całej konferencji. No takie błagam. Szkoda tylko, że nie dostał. Szkoda tylko, że od miodowej pani nie dostała w pierdolu. Bo szczerze mówiąc, liczyłem, że jej obije trochę gębę, no ale niestety. Trudno. Jak sobie przypomnę niedawne wypowiedzi Magdaleny Środy u Stanowskiego, na przykład, że nie ma ani jednej cechy, która odróżnia kobietę od mężczyzny, to kontrowersyjna wydaje mi się koncepcja wręcz odwrotna, że feminizm to całkiem normalna, spoko ideologia. Ale nie, zaraz, co ja gadam, przecież w parach homoseksualnych rodzi się więcej dzieci niż w parach hetero. No i matematyka jest seksistowska. That's not mischaracterized. To już nie rasistowska? Bo ja widziałem nawet swego czasu, przecież no ja pierwszy film na moim kanale, tak? Wolność słowa. Matematyka rasistowska. Znaczy, matematyka, wróć. Math is basically racist under this ideology because it says there is no such thing as an objective reality, so 4 might not be the right number. 2 plus 2 might actually equal 5. Ja pierdzielę, że też takie imbecyle mają głos publiczny. Jak to mówią, wariat na swobodzie największą klęską w przyrodzie. Kontrowersyjny raper. Dobra, ale... Tą panią ja akurat już znam. Dlaczego? Bo ktoś próbował jej, delikatnie mówiąc, wytłumaczyć kwestię body count, porównując faceta i kobietę do klucza i zamku. I że klucz, który otwiera wiele zamków, jest bezcenny, natomiast zamek, który może być otwarty przez byle wytrych, jest do kitu. I ona oczywiście się o to oburzyła, że jak to jest... poczekajcie chwilkę. Dobra, jestem już. Musiałem sobie zmywarkę. Musiałem sobie tam zmywarkę wyłączyć, bo zaczęła piszczeć. Ale wracając, był temat właśnie body count, na który swoją drogą, tak przy okazji, ja też odpowiedziałem na TikToku i widać, że to jest po prostu typowo feministka. Chociaż patrząc na nią, to mam wrażenie, że ona po prostu prezentuje feministyczne poglądy tylko i wyłącznie dlatego, że do niej emocjonalnie docierają. Natomiast z wyglądu i mam wrażenie, że z usposobienia ona będzie bardziej taką tradycyjną kobietą. Niemniej jednak... Nie znam jej prywatnie. Nie wiem, co o niej sądzić. No cóż, ale dobra, zobaczmy. Uważam, że nie ma nic bardziej romantycznego niż prawie 30-letni chłop interesujący się 16-latkami, bo tyle ona miała lat, kiedy się poznali, a 18, kiedy wzięli ślub. Tak, oczywiście mamy tutaj typowe ironizowanie, tak, że jak to facet woli młodsze kobiety. No cóż, jak sobie sprawdzimy pewną rzecz, to wychodzi na to, że... Czekaj, czy ja będę miał tutaj... Poczekajcie, może będę miał tutaj w większym... Czekaj, narzędzia, rozmiar duży.
Będzie tu chyba. Otwórz obraz w nowej karcie. O. No i widzicie, co my tu mamy, tak? Kobieta bardzo szybko zyskuje na wartości, nie? I zobaczcie, że szczyt ma około 23 roku życia, a koleś postanowił ją poślubić, tak? Co to oznacza? Że oni będą razem w momencie, kiedy ona osiągnie szczyt swojej wartości. Może sobie ironizować, ale wbrew pozorom to jest bardzo dobra decyzja. Tak? Ja nie mówię o tym, czy tam było jakieś tam kwestie pod tytułem zgody i tak dalej, i tak dalej. Zakładam, że wszystko tutaj jest git. Tak? Podczas gdy on, 30 lat, ma też wzrostową, więc oni będą mieli już parę lat stażu w momencie, kiedy oni osiągną szczyt swojej wartości. Tak? To jest naprawdę mega fajna sprawa. Ale druga sprawa. Tutaj zaczyna ironizować, że podejrzewam, że tutaj już będzie próbowała zarzucić, że tutaj już haczy to o pedofilię. Natomiast, jak mamy 50-paroletnie baby, albo chociażby taką Bogusię, która umawia się z 20-latkami, to już jest okej, tak? Ach, te podwójne standardy feministek. Ale zobaczymy, co Roman na ten temat A dodatkowo powie. Przedstawienie tego młodym osobom no. jako całkowicie normalne. I nawet mi nie zaczynajcie z argumentem legalności i że nie powinniśmy się wypowiadać, nawet jak 80-latek sypia z 15-latką. Okej. Okay. Tak, to jest strasznie oburzające. Zresztą zobaczcie, znalazłem podobny przypadek. Ja pierdzielę. No. Coś czułem, że to zostanie wykorzystane. Poluje na 20-latków. Ja myślałem, że on bardziej powie o Bogusi z TikToka. Ale dobra. No dobra. Okej. Ma 52 lata i poluje na 20-latki. A nie, czekaj, 20-latków. Nie było tematu. Prrr, nie zrobisz żony z 304. Dobra, te dwa i koniec na dzisiaj. Ale zobaczmy sobie najpierw to. To jest kobieta. To jest jej więź emocjonalna. To jest mężczyzna. Ma pewne wartości. Zaradny. Pliczek banknotu. Dba okay. o siebie. Ma Dobrze. Klucz, otwiera wiele zamków. Dobrze. Zdyscyplinowany, pewny siebie, udomowiony potwór. Ale Aha. z poczuciem humoru. Ma pasję. Kobieta wiąże się z takim mężczyzną. Więź z tym pierwszym jest dosyć mocna. Czasami może kawałek mężczyzny na niej zostać. Jednak przy kolejnym mężczyźnie ta więź nie jest już taka mocna. Przy kolejnym mężczyźnie ta więź jest jeszcze słabsza. Przy kolejnym jeszcze słabsza. Żeby relacja była trwała. I szczerze? Powiem tak, nie wiem jaka może być reakcja wśród innych osób, ale ujmę to w tak. Już widzę kwik feministek. Naprawdę, ja już dosłownie widzę na Twitterze, Instagramie ten kwik, że jak można kobietę porównywać do taśmy klejącej. A w tym czasie wyjebą go kompletnie, że tak naprawdę faceta porównało się do pliku banknotów, jakichś figurek i kawałka tektury. No to jest po prostu. Ale jedno muszę, w sumie już nie brodaczowi, tylko wąsaczowi. Wąsaczowi muszę przyznać jedną rzecz. Bardzo ciekawie przedstawił właśnie kwestię tego, że im więcej kobieta ma partnerów, tym ta powiedzmy więź, jaką ma do danego mężczyzny, będzie coraz gorsza. Bardzo fajnie pokazane. Naprawdę. Może być dla niektórych kontrowersyjny, ale ta kreatywność po prostu mi szczerze mówiąc imponuje u niego. Trwała niezbędne jest, żeby kobieta mocno związała się emocjonalnie z mężczyzną. Jeśli w swojej fazie 304 jeździłaś na karuzeli... Aha, dlatego 304. Wiecie o co tu chodzi? Chodzi o to, że jak wpiszecie sobie w stary kalkulator 304, nie? I sobie odwrócicie do góry nogami, to wyjdzie ho. Co znaczy, delikatnie mówiąc, kurytyzana. Nie licz na trwałą relację, bo z 304... A co my tu mamy za badanko? Women who have more non-martial...
sexual partners are less likely to have stable marriages. No. Ale jakie tu porównania są w ogóle, nie? Tutaj zero. Co tu jest? Tutaj chyba coś jest odnośnie tam tej więzi emocjonalnej, bo tam szanse na udane małżeństwo w wieku 30 plus. Tutaj w przypadku 0, czyli dziewicy jest 80,5%, jednym partnerem 53,5%, tu jest 43,60, 40, 41, no i tutaj po prostu jest ta tendencja spadkowa, tak? Nieźle. Ty nie zrobisz żony. Wymiętolona, powykręcana, nie jest w stanie związać się emocjonalnie. To jest... Nie, ale to przyznam po prostu, muszę dać tego lajka, nie? Dobra? Przestań mu udawać. O. Robi makijaż dla siebie. No tak. No skoro robi makijaż dla siebie, dlaczego jak ma babski wieczór w domu, to na przykład aż takiego makijażu nie robi? Jak na przykład idzie na kawę do koleżanki? Albo inaczej. To jest to samo, co z pójściem do klubu, bo ona idzie się pobawić dla siebie, tak? To dlaczego nie pójdzie na domówkę na przykład? Skoro ona się stroi dla siebie, to dlaczego nie chodzi po domu na przykład w sukience i szpilkach? Dlaczego? Ano dlatego, że ona tego nie robi dla siebie. Chce ładnie wyglądać, żeby uzyskać atencję. A w takich klubach jest dużo męskiej atencji. I to wręcz za darmo, tak? Prawda jest taka, że kobiety bardzo, bardzo mocno łakną męskiej atencji. O wiele bardziej niż facet kobiecej atencji. Taka jest niestety prawda. I do tego między innymi służy ładny ubiór, czy tam w ogóle pójście do klubu, tak? Czy między innymi makijaż. Bo nie oszukujmy się. Jeżeli kobiety chciałyby makijaż robić dla siebie, to zrobiłyby sobie makijaż permanentny, żeby chodzić z nim na co dzień, nawet po domu. Także no. Że samica robi makijaż dla siebie. Cała branża kosmetyczna jest zbudowana na jej kompleksach. Nie jest pewna siebie, chce podnieść swoją samoocenę, żeby w oczach mężczyzny wyglądać na bardziej atrakcyjną niż jest faktycznie. Jej twarz ma dać wrażenie, że jest w uniesieniu seksualnym, bo co się dzieje, kiedy samica jest w uniesieniu seksualnym? Czy tu chodzi o te rzeczy typu mocno czerwone usta i ten? I zaróżowione poliki? Źrenice się powiększają, usta nachodzą krwią, pojawia się rumienie. To właśnie robi makijaż. Róż na policzki, żeby imitować rumienie. Kreski dookoła oczu, żeby wydawały się większe. Szminka, błyszczyk na usta, po to, żeby wydawały się pełne, nabrzmiałe krwią. Jeśli robi makijaż dla siebie, a nie dla innych, to czemu w nim nie idzie spać? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Skoro robi makijaż dla siebie, nie dla innych, to wyjaśnij, czemu w eksperymencie przeprowadzonym przez jednego profesora na uczelni nawet jedna studentka nie wpisała makijażu na listę rzeczy, które by zabrała na bezludną wyspę. Tak. Albo inna kwestia, jak była swego czasu pewna restauracja, która była tylko dla kobiet, tak? No i hej! Przecież, no, kobieta ubiera się dla siebie, tak? To dlaczego one tam wchodziły w jakichś piżamach, dresach bardzo często? Nie jakieś tam mega zadbane czy coś, nawet makijażu nie nakładały, tak? A później przestały tam przychodzić. I ostatecznie ta restauracja zbankrutowała. No jak to? No przecież dla siebie to robi. No to dlaczego, jak tam, to nie? Czego tam nie było? Facetów. Nie było męskiej atencji. No także, no, błagam. No dobra. To by było tyle na dzisiaj. Karioner ożugaj nie umie się obierać. Żugaj nie umie obierać marchewki. Aha, dobra. Nieważne. Dobra. W każdym razie to by było na tyle. Trzymajcie się cieplutko. Ja za chwilę to wrzucam. Tak więc, miłego wieczoru i bez odbioru.